Witam, z tej strony Ro, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Mega Man 6. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy poziomy Mr. X'a. Dokładnie tak, moi drodzy, no, nikt by nie zgadł, że to jest Forteca X'a, no dosłownie nikt. Przez ten wielki prostu X na tej fortecy. Mad oh well. Tak, zaczynamy, moi drodzy, mamy 4 poziomy tejże fortecy, no i kurde, lecimy jak najbardziej. No, to było mądre z mojej strony. Dobry początek, tak go nalaję. Okej, ale ciśniemy. Dobra muzyka, naprawdę bardzo dobra muzyka leci. Więc kurde, czego tu nie lubisz, przysięgam. A, dobra, ciebie typie, ja tu załatwię swoim bitem, dokładnie tak, właśnie ładnie, pięknie. Widzicie, że został odblokowany, Forewin. I użyjemy sobie aktualnie Rush Jetta. Kinda. Okej, ładnie, pięknie. Ta muzyka jest naprawdę przecudna, naprawdę ją lubię. Odejam. Okej, ciebie sobie zniszczymy. Typie. Byś mi tu nie przeszkadzał, można ich niszczyć aktualnie. Coś, co w poprzednim odcinku bodajże powinienem zrobić, ale nie zrobiłem. Okej, i najgorszy moment, a to w sumie niepotrzebnie jeszcze się zmieniałem tutaj. Jest najgorszy moment w tym poziomie, przysięgam. Widzicie, tutaj mamy taką ściankę do zniszczenia, macie te platformy, a nad drugą platformą są kolce, dokładnie tak. Let's go, czy coś. Trzeba to zniszczyć. O, właśnie. Ładnie. Czy nie trzeba, można pójść drugą stroną, ale w sumie nigdy nie próbowałem iść drugą stroną, żeby było śmieszniej tam po drabinkach. Chyba to... Okej. Okay. Pójdźmy tam, bo tam jest fajne... Fajne fanty tam są, okej? Okay? Może powiem w taki sposób. No... Co za chamska platforma, no. Miałem taki świetny plan. Wykonałem go prawie, że sam, gdyby nie to, że się jednak nie udało. Okej. Okay. Tak też można, dobra. Second try. Więc jest dobrze, okej, okay, dobra, odtwórzmy sobie bita. Dokładnie tak. Okej. Okay. I bierzemy sobie z powrotem Power Megamana. O. You wanna fight? No. By było na tyle, kurde, typie. Dobra. Rozpierniczony. Ten też. Już nic nie mam do odnowienia. Nope. Więc to jest niepotrzebne na dobrą sprawę. Okej. Okay. Ładnie, pięknie. Och, naprawdę. Wepal gumę, no. Okej, okay, dobra. To było świetne. Nie powiem, gro. I tutaj, moi drodzy, 4 łapki. 4. Nie jeden, nie dwa, nie nawet 3, ale 4. 4 łanapki. Pomyślałem, że mieliśmy chyba już maksimum. Whatever, ale tak. Uwielbiam ten dziś, okej? Okay? Nie pytajcie, zwłaszcza, że przez to straciłem dość dużo HP, zwłaszcza pod ten sam koniec. No i już nikt mi oczywiście nie da HP, no bo po co? Dobra, bierzemy sobie ładnie, pięknie broń Flame Mana, czyli Flame Blasta. I oto i mamy tego bosika. Ja wiem, że można go dobrze załatwić prawie, że w sumie wszystkim, nie trzeba specjalnie Flame Blastem, ale jestem zjebany, okej? Okay? Zresztą widać, jak bardzo dobrze mi idzie walka z tym syfem, tą bronią. I tank! Nie musiałbym go brać, gdyby nie to, że tam ci przeciwnicy skopali mój tyłek for some fucking reason. Chodzi o to, żeby aktualnie płomień uderzył w bok, idealnie w bok tych dwóch maszynek. Okej. Okay. Chyba nie był potrzebny ten E-Tank na dobrą sprawę, ale okej, okay, I'll take it czy coś. Jest dobrze. Okej. Okay. Może być. Nie narzekam. Mam jeszcze 7 E-Tanków, więc nie mam naprawdę nad czym płakać. Okej, okay, tak więc, moi drodzy, drugi poziom, druga forteca. Let's go. Udało mi się ten kosmos aktualnie w tle, to jest fajna rzecz. Czy kosmos? No po prostu noc, tak? To nie kosmos, tylko po prostu noc. Się od razu z kosmosem skojarzyło. A nie, to jest, no tak, to jest dróżka. Sobie można odnowić, to i owo, ja z wielką chęcią to zrobię. Okej, okay, mam tych pajacy. Okej, okay, zniszczcie się, bardzo dobrze, o to chodziło.
Szkoda, że się pojawiacie na nowo, ale whatever. Jesteście się dość cięcy. Oh fuck. Nic nie mówiłem, przepraszam. Przepraszam, panie Wiertło, w sumie nawet panie Wiertła, aż dwa. Okej. Okej. Nie lubię tego skoku. Wybaczcie. Okej. Dobra. Właśnie już chciałem powiedzieć, że mogłem sobie wziąć to na wszelki wypadek, ale daliśmy radę, ale to już lepiej. Lepiej to wziąć. Może nie być innej możliwości. Okej. Tutaj widzicie, nie warto stawać zaraz nad tymi kolcami, tu gdzie macie to żółte, powiedzmy, z przezroczystymi momentami, bo spadniecie po prostu w kolce. Dokładnie tak, bo tu jest taka pseudo niewidzialna dziura, powiedzmy, że tak to można nazwać. Okej. Ty pajacu. Weź zdechnij czy coś. Ops. Właśnie o to chodziło. Tu mi właśnie chodziło, tylko zapomniałem jak to leci. Aha. A ty w taki sposób, tak? Typie. Okej. Mi to kurde nie przeszkadzał. Głupi typ. Okej. No, nie o to mi chodziło. Okej. Uuu, życie. Szkoda, że się już nie przyda, ale no cóż. Poszedłem po 4 życia, po które nie musiałem iść, więc... Jedno w tą czy we w te. Fajny jest ten bonus z tymi 4 życiami. Trochę aż przesadzony bym powiedział, ale szkoda, że ja do tego momentu po prostu mam już pełne życie. Ale zawsze lubię po to iść. Mówię, don't judge me czy coś. Okej. Tutaj ten, nie? Silver Tomahawk bodajże. Jeśli dobrze pamiętam, kto tutaj jest. Ładnie, pięknie. Dobra, tak, już widzę po arenie, powiedzmy, tak, ty pajacu. O, ale to w niego nie trafiło. No bo trafiło, tylko po prostu dźwięk się nie odpalił. Chyba dźwięk się po prostu nie odpalił. Bo dużo rzeczy się tutaj dzieje. Jak widać. Okej. Okay. Traf, że kurde, nie lubię tego bossa przez to, że trafianie tą bronią czasami to jest po prostu katorga. Okej, ja tutaj nie chcę używać i tanka i nie będę musiał, okej, uff. To się na chwilę zamknąłem, bo kurde musiałem się skupić, żeby przypadkiem nie przegrać jeszcze w dodatku. Okej, dobra, tutaj przerwiemy oczywiście. Dobrze, moi drodzy, tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Przyszliśmy sobie pierwszą i drugą fortecę, no... dwa poziomy fortecy X-a, może powiedzmy w taki sposób, ale nie Mega Man X-a, tylko tego X-a, tego pana X-a, dokładnie tak. Tak więc dzięki moi drodzy za oglądanie tegoż odcinka, mam nadzieję, że on się podobał i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya!